Ekologia każdemu Cię w jakimś sensie jest bliska, nawet jeżeli nie jest bliska, to mam nadzieję, że te programy społeczne i tego typu akcje, one trochę do głowy ludziom wkładają, jak to jest istotne. Ktoś mnie Cię zapytał, wiesz, ile ja robię dla ekologii. Ja odpowiedziałem zupełnie szczerze, że na pewno za mało. Segregowałem śmieci, zanim to było modne. Staram się nie zużywać wody w domu zupełnie bez sensu. Natomiast to jest, wiesz, cały czas kropla w morzu potrzeb, więc tych historii, które my jeszcze musimy przepracować, jest mnóstwo. Dlatego teraz zawijam. Ta akcja, która jest dzisiaj, której uczestniczą małe dzieciaki, kilkunastoletnie, to jest to, co tak naprawdę, mimo trochę starsi od nich, ludzie, nie wiem, 40, 50, 30-letni mogą dla nich zrobić. Czyli wychować ich w tym wszystkim, w czym my nie byliśmy wychowani. My nie byliśmy nauczeni tego od dziecka, żeby tę naszą ziemię szanować, więc my uczmy ich, że trzeba to robić, nawet jeżeli sami popełniliśmy w życiu mnóstwo błędów. Wisła ma w Warszawie 25 cm głębokości, gdzie standardowo ma 3 z hakiem. To wiesz, no to trzeba być ślepym zupełnie na rzeczywistość, żeby tego nie zauważać. Jeżeli mamy, który dzisiaj mamy? No mamy połowę września, a na zewnątrz jest 28 stopni, a wczoraj było 31, to trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważać. Na ile człowiek się do tego przyczynił? Na pewno się przyczynił. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy na tym się znają, mi mówią, a ja ufam mądrzejszym od siebie ludziom w obszarach, na których kompletnie się nie znam. I jeżeli jadę na wakacje i generalnie są takie miejsca, gdzie ja nie jestem w stanie oddychać i mogę wyjść na zewnątrz tylko i wyłącznie wieczorem po zmroku, a i wtedy jest bardzo gorąco, bo asfalt czy beton oddają ciepło, no to jest tak naprawdę dzisiaj obraz ziemi.